Cześć, witajcie w kolejnym video. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak utrzymać spójność stylu na naszej okładce, gdy używamy kanwy. Więc zobaczmy sobie to na przykładzie. Powiedzmy, że chcę stworzyć okładkę do jakiejś activity book, więc powiedzmy, że wyszukam sobie jakieś leniwce. Powiedzmy, że taki mi się podoba, taki mi się podoba. Może ten. I jeszcze ten. Więc tak nie może być. Każdy jest w innym stylu. Pierwszy nie ma konturów. Drugi w ogóle jakiś akwarela. Trzeci ma kontury, czwarty ma w ogóle jeszcze grubsze kontury. Tak zdecydowanie nie może być. Każdy element musi być w podobnym stylu, w podobnej palecie kolorystycznej i albo kontury, albo bez konturów. Jeśli kontury, to one muszą być tej samej grubości. Wtedy nasza okładka będzie spójna i będzie wyglądała profesjonalnie. I teraz powiedzmy, że chcę stworzyć okładkę na Activity Book i potrzebuję kilku ilustracji. Znajdę sobie teraz jakiegoś koalę. I patrzę, szukam takiego, który mi się spodoba. Czasami trzeba trochę poszukać, żeby znaleźć coś fajnego, bo jest też bardzo dużo kiepskich grafik w kanwie. Dobrze, wrzucę sobie tego, żeby już nie szukać tak długo. I tutaj w Magic Recommendations Canva mi już pokazuje pozostałe grafiki z tego samego twórcy. Jak sobie klikniemy te trzy kropeczki, to widzimy, że robi je ta sama osoba. Mogę sobie to sprawdzić na innej grafice i tak ta sama osoba, ten sam twórca. Tutaj znowu ta sama osoba. To są grafiki zrobione przez tą samą osobę. Mogę sobie je polubić, dodać do ulubionych, żeby móc je łatwo później znaleźć i wykorzystać. I mogę sobie je tutaj powrzucać. I wierzcie mi, że jest dużo takich kreatorów w Canwie, którzy mają setki lub tysiące nawet grafik na wszelkie tematy i możecie nawet zilustrować całą książkę używając grafik od tej samej osoby. Następnie mogę sobie wejść w profil tego autora, tego twórcy, grafika. I tutaj jestem na jego koncie i w wyszukiwarce mogę wpisać dowolny element, jakieś zwierzęta, jakieś inne elementy, które mi są potrzebne, żeby znaleźć grafiki w tym samym stylu. Powiedzmy, że jeszcze dzieci sobie chcę dorzucić do mojej okładki i mam tutaj tego samego grafika w tym samym stylu całą masę dzieci. Mogę sobie wybrać takie, które mi odpowiadają. Tutaj widzicie, sprawdzam, ten sam twórca. I tu to samo. A widzicie, że jest tych dzieci tutaj pełno. Cała masa. Jest z czego wybierać. Oczywiście też ci graficy, którzy tworzą te wektorowe ilustracje, czasami tworzą je też w różnych stylach, więc nie zawsze wszystko na koncie takiego grafika będzie w tym samym stylu, ale jest duża szansa, że się znajdzie naprawdę w podobnej tonacji kolorów i w podobnym stylu całą masę potrzebnych nam grafik. Taki brak konsekwencji stylu też często widać na kolorowankach. Także pokażę Wam to na przykładzie. Powiedzmy, że chcę sobie stworzyć jakąś kolorowankę z kotami. Więc szukam tutaj jakiś grafik. I wrzucę sobie na przykład tą grafikę. I może taką.
Jeszcze jedną. I to. I teraz zobaczmy, jak to źle wygląda. Każda grafika jest w innym stylu. Tak absolutnie nie może być, bo wygląda to nieprofesjonalnie. Mamy tutaj jednego kota clip art, taki bardziej regularny, jeden z cienkimi liniami, z grubszymi liniami, takie co wyglądają bardziej jak clip art, takie co wyglądają bardziej jak rysowane ręką. Także ogólnie wygląda to strasznie niespójnie i okropnie. Profesjonalnie wyglądająca kolorowanka ma wszystkie grafiki z konturami o tej samej grubości i w tym samym stylu. Że najlepszy sposób, żeby mieć kolorowanki w spójnym stylu, to zalecić komuś, żeby narysował, samemu narysować, albo wygenerować sobie w AI, używając na przykład Command Seed, żeby mieć podobny styl. Tyle na dzisiaj, pa!